Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za miłe słowa, dziękuję panu profesorowi, bardzo dziękuję pani doktor, która czuwała nad moimi przygotowaniami i przyjazdem. Dostałem dosyć trudne zadanie, bo ja przyjechałem z Torunia, co prawda jestem historykiem, zajmuję się historią jedzenia, ale nie jestem znawcą historii Warmii i Mazur, historii kuchni jedzenia na Warmii i Mazurach. Poza tym kuchnia dworska na Warmii jest to temat o tyle trudny, że tych dworów było stosunkowo mało. Są to przede wszystkim dwory biskupów czy księży, kanoników. Jest to bardzo związane z Kościołem, z wyznaniem, z katolicyzmem. Postaram się mówić przede wszystkim o pewnym kontekście, o tym czym jest kuchnia i na przykładach opartych głównie na pracach historyków z Olsztyna, na tych publikacjach, o których wspominał pan profesor Achremczyk, umieścić to w pewnym kontekście, by próbować to zrozumieć, co to jest system żywieniowy, kultura żywieniowa, no i w sumie dlaczego ludzie się tym interesują, bo to wcale nie jest takie jasne. My widzimy pewne przejawy, pewne popularne formy zainteresowania kuchnią i jedzeniem i często jakieś przyczyny, podstawy, istota miesza nam się ze skutkami. W Toruniu na Wydziale Nauk Historycznych mamy taką jednostkę, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i od kilkunastu lat głównie opracowujemy dokumentację historyczną dotyczącą jedzenia. Mamy taką serię Monumenta Polonie Culinaria. Wydaliśmy 9 tomów, ale to jest do końca istnienia I Rzeczpospolitej, do końca XVIII wieku mniej więcej. Ale interesujemy się też, pracujemy też nad wiekiem XIX, zaborem pruskim, głównie Kujawami i Pomorzami, ale Kujawami i Pomorzem, województwem, regionem kujawsko-pomorskim, ale kuchnia Mazur, kuchnia Warmii w sumie też nas interesuje, bo to jest pewna podobna sytuacja, gdzie historia jest ważna. W 1945 roku ta historia się tu zmieniła diametralnie i z tego powodu w takich regionach, nie tylko tutaj, tak, Lubuskie, Dolny Śląsk, zachodniopomorskie, jest spory problem z definiowaniem dziedzictwa kulinarnego, z proponowaniem jakiejś koherentnej, spójnej wizji, propozycji gastronomiczno-turystycznej, ze zrozumieniem tego, czy z dostrzeżeniem w ogóle przez turystów i zwłaszcza turystów kulinarnych, którzy no, trochę się na tym znają i którzy chcą zobaczyć jakąś spójną ofertę. Zacznę od kilku uwag wstępnych, bo jeszcze nie zacząłem. Potem od takiego prowokacyjnego cytatu, który wskazuje na wielki przełom kulinarny, który dokonał się dużo, dużo wcześniej, przed 1945 roku, i kilka przykładów historycznych związanych z Warmią. Średniowiecze, Kopernik czy ta elita duchowna z czasów renesansu na Warmii i kuchnia klasycystyczna, oświeceniowa, na przykładzie Krasickiego. Kuchnia, jedzenie to jest generalnie sfera kultury. My się czasami przyzwyczajamy, historycy, że to jest sfera gospodarki czy handlu, ale w kuchni nie chodzi o towary czy produkty, tylko o wiedzę, umiejętności i wartości, tak? O coś, taką magię, co sprawia, że towary, nie wiem, marchew, mąka, mięso staje się potrawą, staje się czymś smacznym, dobrym, zdrowym, polskim, katolickim, warmińskim, że zaklinamy w tym pewne wartości. Stąd też historia jedzenia to jest coś innego niż taka dawna historia życia codziennego, ale też zupełnie coś innego niż ta historia z lat 60. no, o biologii i zwłaszcza gospodarce, tak? Bo ona nie mówi o jedzeniu, mówi o towarach, o produktach. A kontekst kulturowy jest zawsze związany z epoką. Mówiąc krótko, tutaj mamy szczególny przełom 1945 roku, ale w jedzeniu mamy zupełnie inny, wielki przełom. W XX wieku nagle jedzenie straciło swój sens. Kiedy nie ma głodu, jest taka teoria, gastroanomia, tak? To jedzenie jest tanie, cokolwiek byśmy nie myśleli o inflacji, nie pracujemy cały dzień, żeby zjeść kawałek chleba i przeżyć do następnego dnia. To sprawia, że mamy wolność czy anarchię, jemy kiedy chcemy, co chcemy, z kim chcemy, w podróży, idąc, biegnąc, pracując, w samochodzie. I czegoś nam brakuje, o wiele bardziej niż tego jedzenia. Brakuje nam spotkania z ludźmi, reguł, wyśnionej kuchni babci, spotkania przy stole.
Pytanie, czy kuchnia jest demokratyczna, jak mówił Fischler? Raczej nie. Raczej tak się nie stało. Historia kuchni to opowieść, posłużę się przykładem naszej książki, w październiku wyszło wznowienie, Kapłony i Szczerzuje, prowokacyjnie o zapomnianej kuchni polskiej. Opowieść o religii, o poście, opowieść o globalizacji, opowieść o dietetyce. O tym opowiadają te niepozorne przepisy kulinarne, traktaty dietetyczne, rachunki i menu. Za punkt wyjścia posłużą mi takie uwagi Melchiora Wańkowicza. Słynny reportaż na tropach Smętka 1935, przybył z Warszawy. Polski inteligent, dziennikarz, spadkobierca polskiego szlacheckiego dworu uważa, że kuchnia Prus Wschodnich i Mazur i niestety Warmii jest obrzydliwa. Dlaczego? Tak naprawdę, oczywiście ja tak nie myślę wcale, ale on już żył w innym świecie, on nie rozumiał tej kuchni, tej bardzo archaicznej, tej takiej sprzed, z innej epoki w ogóle. Dlaczego? Po pierwsze, wszystko się zastawia naraz, tak? To jest stary typ zastawiania, podawania posiłków w Polsce gdzieś, no, do końca XVIII wieku, na weselach, czasami po dziś dzień, tak? I on uważa, że to jest prostackie, wiejskie, śmieszne, tymczasem jest to coś bardzo starego. On już nie znał, nie rozumiał tej historii, dla niego jest to anegdota. My to powtarzamy, śmiejemy się razem z nim, ale wtedy no, pokazujemy, że też nie rozumiemy tych wartości. Olsztyn. Co dają w Olsztynie? To samo, co w całych Prusach. Zupę rabarbarową. Dobrze, że go tam nie było, pisze, tak? W Kikitach, to chyba na Warmii, prawda? Zupa rabarbarowa, znowu, tak? Mięso gotowane, mięso na słodko, zupa czekoladowa, zupa kminkowa z ciasteczkami. On tego nie znosi. On nie rozumie już tego dawnego smaku, który jest zupełnie inny, który łączy słodki z rybami, słodki z mięsem, słodki z rosołem, gdzie post sprawiał, że owoce i ich przetwory i rzeczy słodkie były bardzo ważne, bo stanowiły podstawę kuchni, zwłaszcza katolickiej, zwłaszcza warmińskiej. Przykład ze średniowiecza. Jest taka no, znana książka kucharska, gdyby ktoś był ciekaw, to mamy taki serial dokumentalny Historia kuchni polskiej i odcinek trzeci jest o kuchni krzyżackiej. Tak zwana królewiecka książka kucharska, tak zwana, to jest skomplikowane, ale zapewne najprawdopodobniej była używana w Malborku, napisana no, w dialekcie bawarskim z naleciałościami wschodnimi, z pewnymi naleciałościami świadczącymi, że to było ze Śląska i prawdopodobnie to już jest super przypuszczenie z południowej Warmii, te naleciałości językowe, tak? Ale jaka jest kuchnia średniowieczna tych biskupów warmińskich, którzy tworzą, między innymi, tak? Bo to jest uniwersalne, to jest dla całego średniowiecza, właściwie wszędzie. To jest kuchnia zupełnie inna, niezrozumiała. Na przykład potrawa z wątroby. Może to nie jest pasztet, ale wszystko się rozciera, wszystko się miesza, jest słodkie i kwaśne. Dlaczego? Bo to jest zdrowe, tak? Bo jeżeli połączy się wszystkie składniki, to te wszystkie złe składniki zostaną zmieszane ze składnikami dobrymi, nie będą może super zdrowe, ale nikomu nie zaszkodzą. Jest to oparte na średniowiecznej wiedzy, średniowiecznej dietetyce. To jest naprawdę, taka receptura jest efektem wielu, ogromnej wiedzy, wartości, pewnej kultury, o której zapomnieliśmy. Przykładem wspaniałym, używany również w naszym filmie, jest kiełbasa na Wielki Post. Co to jest kiełbasa na Wielki Post, kiedy w Wielkim Poście się nie je kiełbasy? To jest bardzo typowa, charakterystyczna, no, katolicka potrawa, iluzyjna, kiedy jakiś produkt postny udaje kiełbasę, mięso, mleko, masło. To jest cały wielki dział kuchni. Ta kiełbasa na Wielki Post jest z owoców, z pierników, z ostrych przypraw i z cukru. Z jednego z najdroższych składników. Tak? Cukier jest, no, prawie że podstawą wyżywienia w średniowieczu, no może nie podstawą wyżywienia, ale bardzo ważnym składnikiem dla elit, ale w tej tradycji katolicko-kościelnej ten cukier przetrwał, tak? Bo jest elegancki, wspaniały, cudowny, ale postny, pobożny, katolicki. A tutaj mamy, co tu mamy? Tu mamy przepis na sos piernikowy. Ta książka kucharska jest nie tylko językowo wschodnio-niemiecka, ale jest taki inny wyróżnik od innych książek niemieckich z epoki, pierniki.
sos z pierników, posypka z pierników, panierka z pierników, nadzienie z pierników. Przykładem jest sos piernikowy. Tutaj tłumaczenie czy zapis ograniczyłem do produktu, jaki pod Toruniem mój przyjaciel produkuje. Sos krzyżacki, krzyżacki sos piernikowy jako pamiątkę, jako ciekawostkę, jako coś, co łączy tę dawną tradycję, kiedy zjedzamy zamek, kiedy oglądamy gotycką architekturę, kiedy możemy mówić też o gotyckiej kuchni. W renesansie mamy na Warmii bardzo szybką, ogromną, prawie taką w Krakowie, albo nawet szybszą, wielką inwazję kuchni włoskiej. Kopernik, biskupi, kanonicy to ludzie wykształceni bardzo często we Włoszech. Tak? Z Kopernikiem, który był lekarzem, tak jak wielu innych kanoników, czy od ludzi z otoczenia biskupów warmińskich, wiąże się kilka ciekawych historii kulinarnych, oprócz tych najbardziej znanych. Olsztyńska taksa chlebowa. Niestety nie ma tam żadnego przepisu, tylko skomplikowane wyliczenie genialnego matematyka, niezrozumiałe dla prostego historyka jak ja. To on napisał taką recepturę własnoręcznie, ona się zachowała, wyrównywanie humorów. Był lekarzem i opierał się na dietetyce humoralnej. Należy jeść takie rzeczy, które wyrównują nasze humory. Mówiąc w skrócie, ktoś, kto ma gorącą naturę, powinien jeść ryby i warzywa korzeniowe. Ktoś, kto ma zimną naturę, powinien jeść no, mięso i ostre przyprawy, tak? A tutaj jakieś uniwersalne, to jest lekarska receptura. Ale to znaczy, że jest znawcą renesansowej, włoskiej dietetyki i zapewne kuchni. Ta dietetyka była tak ważna, bo ona rozstrzygała o typach człowieka, o zdrowiu, o charakterze, o typach ludzi. Generalnie nie było nic zdrowego, niezdrowego. Zawsze jest coś zdrowe, niezdrowe dla konkretnego człowieka. Dla Warmii w XVI wieku bardzo ważna jest reformacja. Coś, co jest naokoło, prawda? Syndrom oblężonej twierdzy także w jedzeniu. Luter rzuca wyzwanie. Dwie rzeczy są ważne na początku dla protestantów. Odpusty i post, tak? Rzymianie, papiści każą nam jeść sfałszowaną oliwę albo kupować dyspensy. Radykalna reformacja wybucha w Szwajcarii od jedzenia kiełbasy, od przeciwstawienia się postowi. W takich miejscach, w Holandii, w Anglii, na Warmii, otoczonych przez protestantów, post jest szczególnie ważny. Pokazujemy, kim jesteśmy. Pokazujemy tym, no, brzydko mówiąc, naszym sąsiadom, że jesteśmy prawowici, pobożni i będziemy zbawieni w przeciwieństwie do nich. Z Kopernikiem jest taka wspaniała historia, z Kopernikiem, czy właściwie z jego wujem Łukaszem Wacenrode, biskupem warmińskim, że są oni związani ze środowiskiem autora pierwszej europejskiej, światowej, drukowanej książki kucharskiej. Platina, Bartolomeo Sacchi w 1470 roku wydał pierwszą taką renesansową książkę kucharską. Opis obyczajów i jedzenia starożytnych Greków i Rzymian. Dzięki temu panu, co jest w środku, czyli Filipowi Kalimachowi, sekretarzowi Kazimierza Jagiellończyka, wychowawcy synów królewskich, przyjacielowi Wacenrodego i bywalcowi domu rodziny Kopernika, ta książka jest znana w Polsce. Ta książka jest własnością profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, bo to jest opowieść o kulturze renesansowej. A Kalimach znalazł się w Polsce, bo musiał uciekać oskarżony o jakieś polityczne, straszne przestępstwa. W Toruniu nawet zrobiliśmy taki program Kuchnia Kopernikańska z kucharzami, a potem piernikowy szlak kulinarny, gdzie te receptury z XVI wieku, czy polskie, czy włoskie, wykorzystujemy i proponujemy w gastronomii. I kuchnia od razu do Krasickiego. Można jeszcze mówić o kuchni barokowej, o biskupie Wyczce, o tym, jak w XVII wieku, bardzo szybko na Warmii, tak? Przez to, że mamy tu książąt biskupów warmińskich, to są ludzie z wielkiego świata. To są ludzie nie tylko z Warszawy, to są ludzie z Paryża, potem z Wersalu. To są arystokraci kosmopolitycznej Europy, wysyłani do Francji, mający francuskie książki, żyli w XVI wieku. Króluje kuchnia włoska, oczywiście nie ma nic wspólnego z dzisiejszą
kuchnią włoską, tak jak ta kuchnia warmińska nie ma nic wspólnego z naszą popularną, taką potoczną wiedzą dzisiejszej kuchni, tak? Bo ci ludzie nie mogli znać naszej kuchni z dwóch powodów. Raz przełom 45 roku, raz drugi ten wcześniejszy przełom, kiedy jedzenie, kiedy już nie ma głodu, traci swą wartość i zmienia swój sens. Więc w XVII wieku rozpoczyna się wielka kariera kuchni francuskiej, czyli w skrócie taką mniej więcej, jaką znamy. Natomiast Krasicki to człowiek oświecenia. To bywalec dworu Stanisława Augusta i z boku ktoś karmiony przez Paula Trémaux, kuchmistrza Stanisława Augusta, który zmienia kuchnię polską z tej barokowo-średniowiecznej na taką mniej więcej, jak znamy, syntezę kuchni francusko-polskiej, gdzie nie ma już tych połączeń słodko-ostrych, słodko-kwaśnych, gdzie post nie jest taki ważny. On, no w sumie to raczej nie jest Paul Trémaux, to jest takie tam przypuszczenie historyka sztuki, ale ten obrazek jest ładny, co pokazuje Trémaux. Trémaux pokazuje głowę dzika, sztandarową potrawę wielkanocną, bardzo długo, bardzo pracochłonną. Prasowane mięso wpycha się z powrotem do skóry dzika czy wieprzowej, formuje się z tego taką głowę, jest to honorowe miejsce obok baranka na stole wielkanocnym. Taki przepis jest też w książce krzyżackiej, ale w książce krzyżackiej z czego się robi świński łeb? Z siekanych ryb, prawda? Bo jest to potrawa iluzyjna, która ma udawać głowę dzika czy głowę świni, a ma być postna. Ma sprawić, że w poście no, pobożnie jemy ryby, ale wydaje nam się, bawimy się, że to jest świnia. Tutaj jest to nie do pomyślenia, to jest zły smak, to jest prostackie, barokowe. Mamy przede wszystkim ogromną liberalizację postu i Krasicki był jednym ze sztandarowych przykładów tej liberalizacji odejścia od postu, tak? Odejścia od Iunium Polonicum, polskiego postu, który był o wiele bardziej surowy niż w innych krajach katolickich. Próbowano wprowadzić tak zwany post maśny, bo post dawniej był taki trudny nie tylko dlatego, że nie można było jeść mięsa, ale nie można było jeść w czasie postu masła, mleka, śmietany, sera, jaj, kwaśnego mleka, w ogóle nabiału i jaj, prawda? Stąd walka najpierw o to, a potem wielka próba i sam papież, Benedykt XIII chyba, tak? Wielki papież oświeceniowy, który robi reformy kościoła, ale chce zaostrzyć post i polscy biskupi walczą z tym, z tą liberalizacją postu. Krasicki jest po drugiej stronie, tak? Krasicki zadaje takie pytanie, czy ja na wolę, jadąc na wolę, tak? Jak wsiądę na woła, jak będę jadł wołowinę, to znaczy, że nie dostanę się do nieba, muszę, do nieba mogę dostać się tylko jadąc na szczupaku, czyli wytwornej, bardzo drogiej rybie, przynajmniej w Warszawie, tak? O wiele droższej, o wiele większym smakołyku niż zwykła, pospolita, zwłaszcza solona, taka nieświeża, marynowana wołowina. Ta akcja polskich biskupów zaowocowała taką książką, wielokrotnie wznawianą w latach 60. XVIII wieku, gdzie zwrócono uwagę na taką rzecz. Kawa z mlekiem, czyli mleko do napoju, burzy post. Krasicki był wielkim miłośnikiem kawy, co wynikało z globalizacji. Kawa, coś z Etiopii, jest sprowadzane z Ameryki, jedzone w chińskiej porcelanie i z cukrem, azjatyckim cukrem z Ameryki, prawda? Codzienność Krasickiego. Czekolada, czekolada do picia. Ostatnio zrobiliśmy takie badania, bo zachowały się czekoladki Stanisława Augusta, dwie, prawda? Już wiem, jak to wyglądało, co było w środku. Były badania chemiczne, robiłem historyczne, składało się głównie z cukru, 70%. Miazgi kakaowej, cynamonu, wanilii. Globalizacja na dworze w Lidzbarku Warmińskim to ziemniaki, prawda? To jest bardzo wczesne. To jest taka no, wielka ciekawostka, tak? Ziemniaki w mundurkach rozpisują się bywalcy dworu warmińskiego, że są wspaniałe rzeczy i tutaj takie proste, ale w sumie wspaniałe, ciekawe ziemniaki w mundurkach. Mamy przepisy z końca XVIII wieku, z tego czasu, francuskie, opisujące polskie ziemniaki, ziemniaki po polsku. To wszystko jest odbiciem wielkiej zmiany, nowej kuchni francuskiej, klasycystycznej, gdzie ceni się delikatne wrażenia, gdzie ukrywa się jakiś rozmach, nie wiem, te skomplikowane iluzje, skomplikowane konstrukcje, kontrasty smakowe, gdzie trzeba
mieć wyczucie bongu, dobrego smaku, znać się na kuchni, znać jej historię, znać potrawy, by wiedzieć, że te niby proste rzeczy są w rzeczywistości o wiele bardziej skomplikowane i droższe niż te barokowe potrawy. Do tego liberalizacja postu, wręcz manifestacyjna, co ciekawe także w przypadku biskupów. I to wszystko jest naśladowane w ciągu XIX wieku, z tym, że kuchnia chłopska czy ludowa jest o wiele bardziej konserwatywna i te dawne barokowe formy, tak jak w architekturze, tak jak w ubiorze, zachowują się o wiele dłużej. Te połączenia słodkiego z wytrawnym, te kontrasty smakowe, ten bardzo surowy post, one już nie są oznaką elity, nawet biskupów, ale kuchni ludowej. I temu właśnie dziwi się Wańkowicz w 1935 roku, 150 lat po tym wielkim przełomie. Gdyby ktoś był ciekaw takich rzeczy, to i odcinek o Koperniku mamy w ramach historii kuchni polskiej, i odcinek o kuchni krzyżackiej, w odcinku o kuchni oświeceniowej jesteśmy w Izbarku. Chciałem powiedzieć, rozmawiamy z Krasickim, to chyba się nie udało, ale tropimy ślady Krasickiego, więc zachęcam do oglądania. Jutro zapewne z niektórymi z Państwa będę w Izbarku Warmińskim, gdzie jest konferencja z kolei dla producentów żywności, gdzie będę mówił o bardziej praktycznych sposobach zastosowania, promowania wybranych z tych potraw, produktów i integrowania wiedzy historycznej z ofertą kulinarno-turystyczną. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, dziękujemy za bardzo ciekawy wykład. Ja jako starosta warmiński chciałbym Toruninowi, nie walczymy o tego Kopernika, ale chciałbym... No wielki człowiek, starczy dla nas wszystkich, ale chciałbym, opowiadając o tych rzeczach, które wręczę panu profesorowi, najpierw o tej tarczy chlebowej, żeby pan zobaczył, że ona jest do przyjęcia i bardzo ładnie wydana i pięknie, wspaniale zrobiona. Myśląc o Koperniku, stworzyliśmy zaułek Mikołaja Kopernika przed starostwem, gdzie nad zaułkiem góruje palma kopernicja, ale też dowiedzieliśmy się, że jest rzepak o nazwie Mikołaj Kopernik. W związku z tym, że mamy własną szkołę rolniczą, w której mogliśmy posiać ten rzepak, wyprodukować z niego olej Kopernika, i nadaje wigoru i daje taką potencję do różnych jeszcze innych rzeczy. A wiadomo, że jak jest olej, to musi być ciemniutki koja Kopernika, żeby z tego rzepaku pszczółka kopernicja pracuje bardzo ciężko. Te ule są na terenie właśnie naszej szkoły. Ja już będę sobie zapakował do środka. To zabiorę panu profesorowi też. Oczywiście mamy najsłodszą fabrykę cukierków i najlepszych cukierków na świecie, czyli Jutrzenkę Dobre Miasto, która na rzecz Szlaku Świętej Warmii produkuje też wyroby. Tu między innymi jest krówka świętowarmijna, czyli jest produkt nasz na mleku, maśle warmińskim. Natomiast mamy jeszcze flomę warmińską, czyli śliwkę w czekoladzie, która jest, ale takim produktem sztandarowym naszego starostwa i Warmii jest sublimat winny Mikołaja Kopernika, odkryty przez doktora Wojciecha Szarkiewicza, a wyprodukowany przez warmińskie miody mazurskie. Oni się nazywali Mazurskie w środku Warmii, ale taki był kiedyś trend, że wszystko musi nazywać się mazurskie, bo wtedy ma lepsze przebitkę niż... Bardzo się bałem, że będę mylił Mazury z Warmią, ale się starałem. W pięknej obudowie i grafice Anastazji Fietisowej, malarki białoruskiej, na oryginalnym przepisie Mikołaja Kopernika, na najdroższym źle świata na szafranie. Uważam, że to jest najlepsze brandy na świecie i na wieczór do spróbowania. I na końcu, żeby się dobrze wszystko mogło udać w kuchni, to fartuszek Szlaku Świętej Warmii kulinarny, żeby to pięknie wyglądało. I dziękujemy panu profesorowi za dzisiejsze piękne słowa. Dziękuję za tak wspaniałe prezenty i podziwiam i pęski. Dziękuję.